Polskie Kino Niezależne. Konkurs i w tym roku się odbył. Zapraszamy przewodniczącego jury Łukasza Barczyka. Dobry wieczór Państwu. Ja z kartki przeczytam. Jury trzeciego konkursu Polskie Kino Niezależne w składzie Anna Jadowska, Abel Korzeniowski, Łukasz Barczyk, Michał Chaciński i Piotr Rajsz stanęło przed problemem związanym z selekcją filmów przedstawionych w konkursie. Podczas festiwalu obejrzeliśmy bowiem m.in. profesjonalnie zrealizowane dyplomowe filmy wyprodukowane przez szkoły filmowe, które trudno nazwać filmami niezależnymi, jak i produkcje na takim poziomie technicznym i artystycznym, że trudno je nazwać filmami w ogóle. Jury wzięło jednak pod uwagę wszystkie przedstawione tytuły i postanowiło nagrodzić dwa znakomite filmy, które naszym zdaniem mogą stanowić doskonały przykład tego, co w kinie niezależne najlepsze. Pierwszy z nich, przy użyciu oszczędnych środków filmowych, dotyka lęków pokolenia przeżywającego szok dojrzałości. Drugi, w brawurowej i drapieżnej formie, pyta o granice wolności jednostki. Jury jednogłośnie przyznało dwie równorzędne nagrody główne dla filmów Katatonia Jacka Nagłowskiego i Dzień, w którym umrę Grzegorza Lipca. Uda wam się umrzeć? Mówi, pamiętajcie o śmierci. Bo wtedy możecie sobie przypomnieć, czym jest życie. Następuje wręczenie nagród dla Grzegorza Lipca, twórcy filmu Dzień, w którym umrę, i Jacka Nagłowskiego, autora filmu Katatonia. Grzegorz Lipiec. Dobry wieczór Państwu, ja się trochę pospieszyłem. Chciałem spytać, czy na obiekcie jest ambulans. Jesteśmy w szoku. Bardzo dziękujemy szanownemu jury i wspaniałej publiczności gdyńskiej, że także na filmy ofowe przychodziła i to w komplecie. Ale przede wszystkim chciałbym podziękować moim kolegom tutaj, którzy są ze mną, a także wszystkim, którzy ten film realizowali. My w Gdyni byliśmy w 97 roku, kiedy OFF Forum, jeszcze nie konkursowe, tu startowało. Było kilka filmów, kolokwialnie powiem, na krzyż. W tej chwili jest to już poważny trzeci konkurs. Bardzo dziękuję, że kino niezależne jest dostrzegane. Bardzo dziękuję całej mojej kochanej ekipie za to, że ich spotkałem w tym miejscu i w tym czasie. Od mieszkańców Zielonej Góry, statystów, po producenta tego filmu, mojego tatę, Ryszarda Lipca, dzięki któremu i mojej mamie i Pauli nigdy mi nie podcinali skrzydeł w mojej szalonej pasji, którą jest film. Dziękuję. I mam także prośbę do moich profesorów z łódzkiej filmówki, żeby jeszcze trochę wykazali się wyrozumiałością i przesunęli mi tą sesję poprawkową. Złote lwy zostają w Łodzi, w filmówce. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Ja po pierwsze chciałbym przeprosić za niezbyt formalne stroje nasze, ale jak wyjeżdżaliśmy z Krakowa, to nie wiedzieliśmy, że będą nam potrzebne inne. A po drugie, chciałbym bardzo podziękować za tą nagrodę, traktując ją jako bardzo duży kredyt zaufania i powiedzieć, że my postaramy się ten kredyt spłacić z nawiązką. A po trzecie, tutaj bardzo wszystkie osoby, które są nieodporne na kicz, bardzo bym prosił o zasłonięcie oczu, zatkanie uszu. Teraz będzie scena z filmów klasy Z. Chciałem powiedzieć tak. Aniu, Ania odtwórczyni roli Marty
filmie, Patryk Jordanowicz, autor zdjęć. Oprócz tego Marek, Jacek, Justyna, Dominika, Dominik, Krzysiek, Kuba, Mirka, Grzegorz, Boguś, Kasia, Marta. Mam nadzieję, że nikogo nie zapomniałem. Słuchajcie, to jest dla nas. Dzięki bardzo. Gratulujemy. Widzisz, z Krakowa. Jacek Nagłowski z Krakowa przyjechał. Jacek Nagłowski, może dodam, jest studentem filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Natomiast Grzegorz Lipiec rzeczywiście jest swoistym rekordzistą, bo studiuje już nie wiem jak długo na montażu w łódzkiej filmówce i jak zapowiada, nadal ma zamiar tam studiować. A rekordzistą jest także dlatego, że proszę Państwa, swój poprzedni film, Że życie ma sens, też film, który odniósł bardzo duży sukces, zrealizował za $1000. To oczywiście nie ma być żadnym dobrym przykładem dla ustawodawców i mocodawców polskiego kina, ale to jest fakt. $1000 za film, który potem był rozpowszechniany w całej Polsce w kinach. Brawa.